więc po drodze. To jak? Gotowy? Rok pewnie zaraz tu będzie. Gotowy. A jakoś inaczej dziś wyglądasz. Coś z włosami? O kurwa, jak dobrze być z powrotem. Nie wiedziałam, że wyjeżdżałeś. Czego się napijesz? Blue Glass. Robi się. No to zaczynamy. Cassius Ryder. Mówi ci to coś? Ten od tatuaży. A ty skąd go znasz? Z dawnych czasów. Gdzie go znajdę? Ma zakład w Watson, na Pershing Street. No to co robimy? Kozła czy to drugie? To drugie. Będzie zachwycony, kiedy to zobaczy. Na pewno. Jeremiah Grayson. Podobno pracuje dla Smashera. Ale ja ci tego nie powiedziałem. Nawet cię nie znam, stary. Tak, można powiedzieć, że miałem z nim coś wspólnego. Ruby Collins. Po mnie posuwał ją Grayson. Ej, barman. Simon! Szybciej! Simon! Która ręka? Chyba mam coś lepszego. Ty jesteś Ruby? Słyszałeś o mnie? Chodźmy stąd. Opowiem ci, co słyszałem, a ty pokażesz, czy to prawda. Tylko załatwię jeszcze jedną rzecz. Pierdol się od Ruby. Nigdzie z tobą nie pójdzie. Jest tu w pracy, jasne? Kurwa, brakowało mi tego. Będę czekać na zewnątrz.
długo czekałeś? Jedziemy do mnie. Gdzie jedziemy? Mówi się dokąd? Na Martin Street. Ale okrężną drogą. Pasują ci. Masz ognia? Rano plujesz krwią? Możemy mówić o czymś innym. Jasne. No więc od początku miałam wrażenie, że jest w tobie coś znajomego. O, czyli Johnny ci powiedział. Nie wydajesz się zdziwiona. No zdziwiona to już byłam. Ale ty chyba nic nie pamiętasz. Coś pamiętam, ale na szczęście nie wszystko. Zadzwonił do mnie nad ranem. Oczywiście byłam pewna, że to ty. I pomyślałam sobie, to był taki miły dzieciak. A tak mu totalnie odpierdoliło. I co? Przyjechałaś sobie popatrzeć. Tak z ciekawości. Aha. I spotkałam Johnny'ego Silverhanda. Powiedział ci o Smasherze? Tak. Nie wiedziałam, że wrócił do Night City. Johnny znalazł do niego jakieś dojście. Czekaj. Grayson? Jeremiah Grayson. Pracuje dla Smashera. Johnny wydostał namiar na niego od jakiejś stripteaserki. Ebunikę, tylko tyle, ale zobaczę, co da się zrobić. I dopadniemy tego sukinsyna. Wiesz, co się działo ze Smasherem do tego czasu? Po wybuchu w 2023 w Arasaka Tower zniknął i wszyscy myśleliśmy, że już po nim. Potem znowu wypłynął, zrobił kilka dużych zleceń dla Arasaki i znowu zapadł się pod ziemię. Od lat nikt go nie widział. Nikt poza Graysonem najwyraźniej. Mogę ci jakoś z tym pomóc? W tym stanie do niczego mi się nie przydasz. Zadzwonię, kiedy czegoś się dowiem. Okej. Nie do wiary, że ten skurwiel Johnny gdzieś tam w środku siedzi. Ty powinieneś tu teraz żygać. Życie nie jest sprawiedliwe. Wybrałeś idealny moment, żeby wymiksować się z mojego ciała.
Ciesz się, że w ogóle się wymiksowałem. Właściwie przez chwilę myślałem, że postanowisz jednak zostać na dobre. Tak świetnie się przecież bawiłeś. Czyli jednak mi nie ufasz? Wiem, że się nad tym zastanawiałeś. Widziałem. Zrobiłem tak, jak się umawialiśmy. A teraz chodźmy stąd. Cholera, niedobrze. Co to w ogóle za nora? Taka, gdzie możesz bezkarnie narzekać na dywan. Nie wybrzydzaj.